Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Fajowe Czołgi Premium. W tym odcinku przejadę się pierwszy raz, jeszcze nie jechałem tym czołgiem w ogóle, czyli sztuk 4. Jest to nagroda za pierwszy etap misji osobistych. Piąty tier czołg premium, oczywiście czołg premium, taki kolekcjonerski, bo tak naprawdę to nie jest czołg, który ma podwyższone zarabianie, tylko po prostu jest to fajna zabawa, robienie tych misji i na sztuka 4 tak troszkę codziennie skupiałem się na tych misjach, zrobiłem, jak widzicie, wszystkie misje od góry do dołu. Oczywiście na razie mam bez wyróżnień, później spokojnie, przypuszczalnie spróbuję na nowo poprawiać wynik, chyba że się nie będzie dało. O, chłopacy wrzucili rezerwę do zarabiania, to trzeba się śpieszyć z nagrywaniem. Jak wiadomo, na 10 poziomie twierdza budynek, jednostka finansowa daje 50% do zarabiania na 2 godziny. No to już jest tak jakby następna, jakby konto premium, czyli 50% więcej. Okej, czyli najłatwiejsze są misje na Stuga 4. Oczywiście były dosyć trudne. Kilka misji naprawdę musiałem wykonywać. Najtrudniej mi chyba poszło z misją na zawodowego zwiadowcę. To chyba z 5 czy 4 godziny robiłem tą misję non-stop. To zależy po prostu od szczęścia. Oczywiście teraz już te misje na T28 Concept Car Tank Heavy Tank Concept, to już spokojnie, już nie robię tak jak na Stuga, że musowo co tu robić, po prostu zaznaczone są misje i gram sobie normalnie randomki, wpadnie albo nie wpadnie, oczywiście jestem świadom tego, co trzeba zrobić, ale skupiam się już na normalnym randomku, bo to trochę, sami powiecie, działo się, przypuszczalnie to przestanie już tak być, gracze zaczną już, jak zrobią tego Stuga, wyluzują, tak mi się wydaje, już nie będzie czegoś takiego, że batczat w pierwszej sekundzie jedzie tylko na zwiat i ginie, albo są inne różne ciekawe były przypadki. Okej, no to dzisiaj o Stugu 4, kurde, 5 minut gadałem, w zasadzie nie wiadomo o czym. Sztuk 4. Więc tak naprawdę można by było się zastanowić, czy on przynajmniej troszeczkę dorównuje Stugowi z piątego tieru, bo w niemieckich niszczycielach czołgów na piątym tierze mamy również czołg Stug 3G, ale niestety tak nie jest. Stug 4 jest gorszy, jest mobilność słabsza, działo słabsze. No te dwie rzeczy już powodują, że naprawdę tym czołgiem nie gra się tak fajnie jak Stugiem 3G. Jeżeli chodzi o działo, no 110 penetracji, 110 uszkodzeń. Na piąte tiery ok, ale ten czołg ma matchmaking do siódmych tierów. Na siódemkach to ja nie wiem, nawet na goldzie chyba 158 może mieć problemy. Oczywiście szybkoszczelność jest w porządku, ale jednak zdecydowanie wolę działo Stuga 3G. Tam jest 150 penetracji na zwykłym pocisku, 135 uszkodzeń. No i ta szybkoszczelność oczywiście mniejsza, ale jednak ta penetracja, myślę, że na tych dekach powinna być porządna. Jeżeli chodzi o maksymalną prędkość 38, no ale cóż, jeżeli moc silnika tylko 300 koni mechanicznych, więc no nie pcha ten silnik za bardzo. Dosyć ciężki czołg, bo 26,5 tony. Pancerz 80 z przodu, 30 z boku i 20 z tyłu. To w zasadzie prawie tak samo jak na Stugu 3G. Tam z tyłu jest 50 pancerza, czyli więcej. Jeżeli chodzi o zasięg widzenia, no to też skromniutko, ja tu z lornetką i z wenty... A nie, nie mam wentylacji. Z lornetką w zasadzie mógłbym to celowanie zamienić na wentylację, ale już to olewka, bo szybkość celowania... Ten czołg ma dosyć dobry, 1,6 sekundy na tym dziale. Tylko celność, no już, no też może być w zasadzie. Okej,
Zobaczmy, co pisze na temat tego czołgu Wargaming. Tylko, że już mam 56 czołgów premium i czasami nie mogę znaleźć tak szybko. A więc w lutym 43 roku, przypominam, 11 lutego mam urodziny, za namową Ministerstwa Zbrojeń firma Krupp rozpoczęła testy nowego pojazdu o konstrukcji opartej na nowoczesnym Sztugu 3, ale z zawieszeniem z czołgu PZK-4H oraz J. Pierwsze pojazdy wyprodukowano do grudnia 1943 roku. Po wycofaniu PZ-4 z produkcji firma Krupp skoncentrowała się na produkcji nowych pojazdów do stycznia 1944 roku. Wyprodukowano łącznie 1108 pojazdów, a dalsze 31 zaadaptowano już z istniejących pojazdów. No, słuchajcie, no wszyscy, którzy już zdobyli w moim klanie ten czołg, no narzekają, ale oczywiście te misje same w sobie są dosyć ciekawe. Oczywiście źle, że tak wszyscy skupiamy się na tych misjach, ale fajnie, że są. No i oczywiście T-28 niszczycie czołgów koncept, to już jest czołg o wiele lepszy. Dobra, dosyć gadania, trzeba rozegrać pierwszą bitwę na Sztugu 4. Lotnisko, no teraz mnie rzuci oczywiście na topkę. Zazwyczaj tak jest, jak pierwsza bitwa rzuca na topkę. Załogę oczywiście mogę brać z innych niszczycieli czołgów, więc prawie czteroperkowa załoga na pewno mi pomoże. No, Sztuk 4 w zasadzie wygląda podobnie jak Sztuk 3, tylko widać ma takie zamontowane blachy po bokach przeciwodłamkowe. Okej, okay. No to co, raczej jedziemy w stronę prawą, zobaczymy jak się ułoży moja drużyna, dwie artylerie, spróbuję grać z normalnymi pociskami, bez użycia goldowych, zobaczymy jak to wyjdzie. A więc przeładowanie 3 sekundy 12 setnych, jak widać kółeczko jest malutkie, czyli działo wystarczająco celne. Skupianie jest tu bardzo dobre, co się przydaje w szybkoszczelnym dziale. No jak widać prędkość maksymalna, oczywiście 36 na godzinę, ale silnik nie za mocny, więc no wolno się pcha ten czołg. Dobra, spróbuję może na razie stanąć na tym podwyższeniu. O, widzę, że ktoś już tam jedzie. Ale stanął. O, nie dam rady. No nie wiem, czy zdążę pomóc, ale Luchs, dobra. Wiemy, gdzie jest Luchs, więc schowam się tu za skałką, ale on też się schował. Więc, no niestety, nie zdążyłem pomóc. A moja drużyna tak dziwnie jedzie. No ale zobaczymy. Następny schowany. Dobra, pierwszy zniszczony czołg. Celne nawet to działko. Dobrze by było tego Luchsa zniszczyć. Trochę mi tam zasłania kolega. Przebite. Nie przebite. Tutaj widzę, atakują dalsze czołgi. Penetracja. Zniszczony czołg. Niestety nie udało się zdjąć gąski.
jest zdjęta gąska, no i jedziemy. Kurde, mało tych pocisków założyłem, więcej goldowych, więc chciałem używać... O, teraz trzeba uważać na artylerię. Chciałem użyć niegoldowych pocisków, ale widać, że chyba niestety będę musiał użyć goldowe. Dobra, teraz ktoś mnie tu zaświecił. Chyba to jest ten T-25. Dobrze by było się go pozbyć. Aha, czyli widzimy tamte dwa TD-ki. Zniszczyły. Więc ja spróbuję teraz... Ja sobie pojadę teraz na te dwa TD-ki, które jadą nam na artylerię. Dobra, jadą. Jeden został zniszczony. No, przynajmniej po moim spocie zawsze to jest artyleria strzela. Teraz dobrze by było, żebym wrócił, tylko obawiam się jednego, że oni mnie tu o, jest stuk. Bardzo ładnie. Zmieniam na normalny pocisk. Następny zniszczony. Jeszcze M7. Dobra. Dobrze, że artyleria. Muszę zrobić teraz kółeczko i trzymać kciuki, żeby mnie nie wyświetliła M7. Jeszcze 9 minut, spokojnie, mamy czas. Czyli plan jest taki, zniszczyć M7. Oczywiście M7, o ile wiem, ma haubicę, więc muszę uważać. No i później mamy już dwie artylerie. Dobra, wypieprzamy stąd. Czołg zniszczony. Teraz czekamy na tę M7. Oczywiście należy uważać, żeby artyleria mnie nie klepła. Dobra, wezmę sobie Golda teraz. No i co, jedziemy na żywioł. Dobra, teraz trzeba się schować przed artylerią. Dobra, już ktoś kapuje, więc muszę najpierw tą M7 zniszczyć.
Dobra, to jedziemy najpierw po M7. Dobra, zjechała. Jeden kampuje. No muszę go szybko zniszczyć i później odkapować kapa. No zobaczymy, czy się uda. Kurde, szkoda, że jest taki wolny ten czołg. Muszę go teraz ścigać. Cholera. 33 sekundy. Dobra, jadę na kapa, bo nie ma czasu. 19 sekund. Cholewcia, popełniłem błąd i nie wiem, czy uda się mi to... No niestety, dałem dupy. Wybaczcie, nie pomyślałem, źle to zrobiłem i niestety skapowali. No moja wina. Cholewcia, za długo się bawiłem z tym M7. Dobra. No trudno, trudno się mówi. Pierwsza bitwa mogła być fajna, mógł być koło banów nawet. Słuchajcie, no na piątych tierach ten czołg jest, nawet da się nim grać, no jak widzicie. Ale... O, jak taka informacja wyskakuje, to już mi DJ Wirus mówił, nie ma się czym przejmować. Okej, więc zrobiłem 1500 obrażeń, high caliber. Aha, no i zarobiłem dużo, mimo trochę goldowych pocisków, ale to dlatego, że mamy włączoną dodatkową ilość kredytów. Okej, no to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.